Zima odsłania prawdę o chustce. Tych, co prowadzą działalność gospodarczą cały rok, mało. Ciekawe, czyżby w ciągu 2-3 miesięcy można było zarobić aż tyle, że starczy na cały rok? Wiemy, że w plajtującym korabiu nad kanałem pan Sławomir Strochniałek nieźle prosperuje. On potrafi, a korab nie radzi sobie. Hello? Hi, may I speak to Nils, please? Sławek from Poland, from Ustka? Yes. Just unloading next boat, so probably we send some of the fish to Borholm. Yes. Jest to rozmowa z moim kontrahentem w Kopenhadze. Przez nich wysyłamy też często rybę do Francji. W tej chwili powinienem dostać próbki łososia, którego u nas w tej chwili na rynku jest brak. Halo? Okej, okay, Nils. Okej, okay, thanks. Okej. Okay. Okej, okay, bye bye. Także w tej chwili jest szansa, że dostaniemy to jutro. Jest to partner, który nas przyjemnie się z nimi współpracuje. Nie na telefon, bez żadnych jakichkolwiek tam nawet zapewnień pisemnych, wszystko działa. Także tak, tak, dziękuję uprzejmie. Dziękuję. Jednak znajomość języka pomogła mi niesamowicie. No, dzięki temu w zasadzie zacząłem pracować tutaj w tej firmie. Później się stało, że zostałem właścicielem tej firmy. Dzięki temu w zasadzie mam te kontakty, znajomość języka, podróże często, mniej więcej 2 razy w miesiącu, 3 razy w miesiącu wyjeżdżam do granicy, żeby utrzymywać się kontakty. Todd Fish, słucham. Dzień dobry. Tak? Ja poproszę tutaj mojego pana, żeby zadzwonił później, dobrze? Ja w tej chwili jestem zajęty mocno. No ale kutry dopiero dzisiaj w nocy zeszły. Tak. Trochę jest wątroby. Sytuacja tego rodzaju, gdzie przyjeżdża samochód do portu, kupuje rybę bezpośrednio od rybaka z burty, gdzie jest płatność w gotówce, no wiadomo, każdy chce ukryć przychody swoje. Ja nie mogę sobie pozwolić na działanie w tej szarej strefie, oni to robią, jest to bardzo ciężkie do zwalczenia w tej chwili. Top Fish, słucham. Przepraszam, ja sądzę, że jest to 50% ryby skupowanej w portach, to jest skupowane bez ewidencji żadnej. Przez 2 lata byłem w Kanadzie, gdzie pracowałem dla firmy marketingowej swojego przyjaciela. No tam się nauczyłem pracy i organizacji pracy swojej, ludzi innych. To było bardzo duże doświadczenie dla mnie. Ja uważam, że ludzie są w stanie pracować. Top Fish, słucham. Wie pan, troszkę zarabia pośrednik, troszkę zarabia ten, który prowadzi tamten punkt sprzedaży. No i dla rybaka samego zostaje już bardzo niewiele. To wie pan, rybołówstwo nie wiadomo, czy przetrwa w tej formie, w jakiej jest. Także trudno tu mówić o zasobności, jeśli na przykład trzeba by utrzymać jednostkę i do tego powiedzmy 5 ludzi załogi, czy 4. Z połowów kwoty przydzielonej na przykład dorsza w wysokości 30 ton na taką jednostkę. A opłacalność połowów śledzia to jest wiadomo, przy cenie śledzia 2000 czy 2500 w tej chwili. Tutaj zbycie z burty, no to jest żadna. Nie chcę nic mówić, ale zęby zjadę na tym. Ponad 30 lat pływania w rybołówstwie. Tutaj. Dorobił się pan na tym pływaniu trochę? Garba. Garba. Tylko, że dawniej była inna możliwość upłynienia tej ryby, proszę pana. O tym się martwił kto inny. A dzisiaj to nie wiadomo, kto się ma martwić. No dlaczego korab splajtował, proszę pana? Dlaczego? No właśnie. Ma jednostki. A rybę w morzu, bo jednostki w tej chwili łowią. I takie przedsiębiorstwo, żeby pani plajtowało, to ja nie wiem, kto tu jest winien, pani. Rybak na pewno nie. No jak pan sądzi, no, jaka może być przyczyna? No jaka? Nieudolność, panie, rządzenia. Liczyliśmy. Ośrodków czynnych przez cały rok mniej w całym województwie niż słonecznych dni w miesiącu nad Bałtykiem.
Budynki stoją puste. Czekają na sprywatyzowanie. Prywatyzacja nie musi być prywatą. Prywatyzacja to również i wiązanie człowieka właśnie z jego miejscem, z miejscem, w którym przyszło mu żyć i pracować. I dobrze by było, gdyby ludzie, którzy tworzą wokół siebie pewne wartości, stawali się właścicielem tego miejsca. Czy rolnik tego gospodarstwa, czy ajent ośrodka takiego, jaki widzimy tutaj, właścicielem tego ośrodka. W 1991 roku przejęła to spółka pracownicza i do tej pory prosperujemy, a jak prosperujemy, to widać. Wykupiliśmy część obiektu właśnie, przed którym stoimy. Także po 3 latach naszej działalności, no na pewno nie opływamy w luksusach, ale powodzi nam się nieźle. Świadomość ludzi, że jeżeli tu się będzie powodzić, tak jak to panowie mówicie, to również i pracownikom będzie się też powodzić. Nie będą wyciągali rękę do urzędu pracy po jałmużnę. Jeżeli pani Maria, pani Krystyna będą za rok, za dwa właścicielami tego obiektu, który ma wartość wielomiliardową nawet, i będą dobrze gospodarzyć, będą pracować i dla siebie, i dla państwa, i dla ludzi, i dla klienta, przede wszystkim dla klienta, to jest prywatyzacja taka, jakiej nam wszystkim życzyć. Brak stałej pracy, nawet słabo płatnej, to największy kłopot regionu, a miastka szczególnie. Roboty publiczne i interwencyjne widać na wielu ulicach. Jakąkolwiek osobę, czy mężczyznę, czy kobietę, żeby przyjąć teraz, to jest ciężka sprawa. A jakbyśmy chcieli tu popracować, to nie ma szansy. A to już pan nie popracuje na pewno. Cieśla jestem z zawodu, ale jak nie ma z powołania, no to trzeba przy łopacie robić. Z czegoś trzeba żyć. Człowiek, który siedzi w jakimś biznesie, czy w czymś, on konkretnie wie, gdzie, to, jak, a ja dopiero będę musiał się uczyć. Ja nigdy nie miałem z tym styczności, bo cały czas po prostu siedziałem w miejscu. Pani, ja 20 lat przepracowałam, ja w życiu nie myślałam, że ja będę zabiegała teraz i o siebie, i o wszystkich. Ja mam rodzinę w domu, 4 dzieci, one są pozostawione same. Ja jestem tutaj, zajmuję się społecznie. Dzieci mówią, mamusia, czyż ty pracujesz? Ja pracuję, ja im tłumaczę. Ja walczę o pracę, bo ja myślę, że tu w końcu coś się stanie. No, tak nie możemy być, to przecież to jest gehenna, to jest... Ludzie żyją za 400 tysięcy miesięcznie, no to przecież to jest nie do pomyślenia. Ja już kiedyś proponowałam, żeby jakieś, tyle mamy obiektów wolnych, że może jakąś fabrykę, może jakieś szycie, no może sorty mundurowe, przecież wojsko jeszcze istnieje, policja istnieje, żeby coś takiego stworzyć, ludzi zatrudnić, no jakąś szansę tym ludziom dać, przecież im się kończy. Halo? Dzień dobry, Suchorze? Proszę panią, Komitet Obrony Praw Bezrobotnych z miasta. Czy pan likwidator jest na miejscu? Z informacji uzyskanych w Urzędzie Wojewódzkim wynika, że dobrze prosperuje handel, kantory, restauracje. Szczególnie karczma pod Kluką i Domplast. Kiedyś firma jednoosobowa, później kilkunastoosobowa, w tej chwili zatrudnia w Słupsku 430 osób. Pierwsze kroki, które zaczęliśmy robić w 90 roku w firmie, to było poszukiwanie kontaktów z klientami na zachodzie, dlatego że tam postrzegaliśmy stabilniejszy rynek, większą gwarancję na stabilne ceny przede wszystkim. Zdawaliśmy sobie sprawę, że aby współpracować z kontrahentami na zachodzie, trzeba oferować wyroby bardzo dobrej jakości i w niskich.